Witam Państwa i zapraszamy na sport PR24TV. W środę 18 kwietnia piłkarze z Nicza Pruszków rozegrali na wyjeździe ze Stalowa Wola zaległe spotkania 22 kolejki drugiej ligi. Koniec pierwszej połowy nie zachwyciła drużynie z Nicza, ponieważ w 45 minucie gol dla Stal strzelił Szymon Jarosz. W 81 minucie arbiter podyktował rzuty karne po starciu rezerwowych Stryjewskiego i Szylińskiego. I Michał Mistrzyk strzelił 2-0 w 81 minucie z rzutu karnego. Stalowa Wola, Znicz Pruszków 2-0. Natomiast w sobotę 21 kwietnia podopieczni Dariusza Szurawia zagrali z Wartą Poznań w 27 kolejki drugiej ligi. W 8 minucie z roku pola karnego uderzył Paweł Tarnowski i Adrian Lis z Warty Poznań musiał wyciągnąć piłkę z siatki. Z czasem gracze gospodarzy coraz mocniej naciskali Pruszkowian i w 26 minucie Paweł Piceluk wywalczył rzut karny. Do piłki ustawionej na wapnie podszedł Adrian Cierpka i uderzył w górny prawy róg bramki, pokonując Kalinowskiego. Warta Poznań, MKS Nicz Pruszków 1-1. W sobotę 21 kwietnia koszykarki Panattoni Euroblitter Pruszków wygrywają, pokonując zespół Politechnika Gdańsk w pierwszym meczu finału pierwszej ligi kobiet. Pełen sportowych emocji i pięknych zawrotów akcji nie zabrakło. To wyjątkowa data dla wszystkich pruszkowian, a to oznacza, że nasze literki chcieli tylko jedno zwycięstwo od zwycięstwa w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet. Drugi mecz zostanie rozegrany w sobotę 28 kwietnia na hali Znicz. Redakcja telewizji internetowej serdecznie gratuluje i życzy niekończącej się dobrej pasy, cennych szczytów i zwycięstw. W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia. Thank you.